dokładnie nazywa się to Zen Garden. I to jest taka mini wersja i taka moja własna, że tak powiem, domowa wersja. Zapraszam. Każę Wam jeszcze tylko, co będziecie potrzebować do takiego tacę projektu. I jeżeli chodzi o tacę, ja zrobię dwa projekty, ponieważ jeden zrobię na balkon. I tutaj mam właśnie taką metalową tacę, która stoi u mnie na balkonie zawsze. I jeżeli chodzi o mieszkanie, naprawdę rozejrzyjcie się, co macie u siebie, ponieważ możecie wykorzystać coś, co już macie i nie musicie tego kupować. Możecie też wykorzystać dowolną tackę, którą macie w domu, czy nawet zwykły, nie wiem, talerz, którego nie używacie, koszyk, no cokolwiek. Jeżeli, jak już będę kręcić ten tutorial, to zobaczycie, że naprawdę to zależy tylko od Was, jak chcecie, żeby to wyglądało. Będziecie potrzebować piasek. My byliśmy w weekend na plaży, ponieważ były piękne pały. I pomimo, że spędziliśmy tam może z 2 godzinki, my nie jesteśmy typowo plażowymi osobnikami, ale bardzo się cieszę, bo mogłam przywieźć właśnie piasek, kamyki, jakieś różnego rodzaju muszle. I bardzo się cieszę, ponieważ mogłam to sobie przywieźć i stworzyć ten projekt, z którym się dzisiaj z Wami podzielę. Dodatkowo kupiłam taki biały kamyk, ponieważ bardzo mi się podoba i mogę go wykorzystać do różnych dekoracji, które pewnie w przyszłości też Wam pokażę. Takie białe, fajne kamyczki. Ja je kupiłam, ten cały kolejny kupiłam może za 1 euro. Także no, opłacało się. Do tego świeczki kupiłam w kolorze. O zapachu wanilii, ponieważ jeszcze jest najlepszy, według mnie, delikatny i przyjemny. Możecie też użyć opcjonalnie. Ja też wykorzystam naszego małego Budydę, którego kiedyś dostaliśmy. Jest to pamiątka z jakiejś tam wakacji, który przynosi szczęście, podobno jak się go pociera kciukiem tutaj na brzuszku. Oraz wykorzystam jeden z kaktusików, on mi pięknie rośnie, jestem nim zachwycona, który ma taką fajną doniczkę. To właściwie to nie jest doniczka, to jest, kupiliśmy to kiedyś w azjatyckim sklepie. Była tam chyba kapusta kiszona, coś, to nie była kapusta kiszona, ale to smakowała jak kapusta kiszona i wyglądała jak kapusta kiszona, powiedzmy. W sumie kupiliśmy to, bo spodobał nam się ten pojemnik. Także myślę, że fajnie się pasuje pod ten projekt. No i tak naprawdę możecie wykorzystać co tylko chcecie, to tylko zależy.